Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, ale to bardzo prosty wzór ściągaczowy na drutach. Jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Czy to będą grube swetry, czy to będą szale, czy to będą żakiety, czy to będą grube kamizele. Im grubszymi drutami jest robiony ten wzór, tym efekt jest naprawdę niesamowity. Ten wzór oczywiście jest dwustronny. Jest bardzo puszysty i jest bardzo grubiutki w robótce. Chciałabym Państwu pokazać, ja w tej chwili robię bardzo grubymi drutami szal. Właśnie robiony tym wzorem. Popatrzcie, jak ślicznie wygląda. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór do zrobienia, bo składa się w zasadzie z jednego rzędu. Ten rząd cały czas sobie powtarzamy i liczba oczek narzuconych na druty jest dowolna. Jakąkolwiek ilość oczek, cokolwiek chcą Państwo zrobić. Ale ja zawsze powtarzam, że zaczynając jakąkolwiek robótkę, dobrze jest zrobić właśnie taką niewielką próbkę, żeby sobie porównać do innej robótki, która na nas pasuje i żeby rozmiar był idealny, żeby niepotrzebnie pruć tą naszą robótkę i poprawiać oczywiście. Więc tak, ja na druty narzuciłam 18 oczek. Pierwszy rząd będzie rzędem zaczynającym ten nasz wzór ściągaczowy. Następnie od drugiego rzędu będziemy robili cały czas po jednej i po drugiej stronie będziemy robili dokładnie tak samo. Więc tak, ściągnęliśmy oczko brzegowe, następnie przerabiamy jedno oczko na prawo. Czy to będzie oczko wbijane z tyłu robótki i przerabiamy na prawo? Czy będzie wbijany drut z przodu, przerabiony na prawo? Efekt jest taki sam. Więc tak, przerabiamy jedno oczko prawe. Wzór składa się z jednego oczka prawego, jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. Z tą różnicą, że w pierwszym rzędzie będziemy robili w następujący sposób. Jedno oczko prawe. Oczko lewe ściągamy na prawy drut nieprzerobione razem z narzutem. Następnie jedno oczko prawe, lewe oczko przekładamy z narzutem na prawy drut. Jedno oczko prawe, oczko lewe przekładamy z narzutem na prawy drut. Jedno prawe, lewe przekładamy z narzutem na prawy drut. Prawe, lewe przekładamy, prawe, lewe przekładamy, prawe, lewe przekładamy, prawe i oczko lewe przekładamy z narzutem na prawy drut i oczywiście oczko brzegowe. To był pierwszy rząd rozpoczynający naszą robótkę. Następnie od drugiego rzędu będziemy robili i po jednej stronie robótki, i po drugiej w ten sam sposób. Proszę spojrzeć. Ściągamy oczko brzegowe i mamy teraz tutaj to oczko, które przełożyliśmy razem z narzutem. Więc te, jak gdyby dwa oczka, oczko z narzutem, przerabiamy razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Teraz mamy oczko lewe. To oczko lewe ponownie z każdej strony, oczko lewe przekładamy na prawy drut nieprzerobione z narzutem. Następnie to oczko z narzutem z poprzedniego rzędu przerabiamy na prawo, oczko lewe przekładamy nieprzerobione, dwa oczka razem na prawo, oczko lewe przekładamy nieprzerobione z narzutem, oczko prawe, lewe przekładamy z narzutem,
oczko prawe, oczko lewe przekładamy z narzutem, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, czyli to jest oczko z narzutem z poprzedniego rzędu, które przerabiamy na prawo. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe z narzutem nieprzerobione i oczko brzegowe. I teraz cały czas z każdej strony będziemy przerabiali dokładnie to samo. Przez pierwszy kilka rzędów może się Państwu wydawać, że ten wzór nie wychodzi tak, jak powinien. Później zaczyna nabierać kształtów, proszę mi wierzyć. Więc tak, jak widzimy to oczko z poprzedniego rzędu, które przełożyliśmy razem z narzutem, przerabiamy te, jak gdyby te dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Oczko lewe jak zwykle przekładamy razem z narzutem. I ponownie prawe, lewe przekładamy z narzutem, 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 prawe, lewe przekładamy z narzutem i tak cały czas z każdej strony. Przekładamy z narzutem, oczko prawe, oczko lewe z narzutem i tak przerabiamy cały czas. Po kilku rzędach zacznie już nam się kształtować to oczko prawe, więc będziemy już wtedy widzieli gołym okiem, ale to naprawdę nie jest trudne. To oczko przerabiamy sobie na prawo, wbijając drut z przodu robótki, lewe przekładamy nieprzerobione z narzutem, prawe, lewe 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 przekładamy z narzutem, prawe, lewe z narzutem, prawe, lewe z narzutem i oczko brzegowe. Proszę spojrzeć, że już te prawe oczka zaczynają się kształtować i wyjdzie nam taki piękny, puszysty, grubiutki wzór ściągaczowy. Proszę spojrzeć, tutaj widać nawet na drucie gołym okiem, gdzie jest to oczko prawe. Proszę spojrzeć. I gdzie jest to oczko lewe, które przełożymy na prawy drut z narzutem. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty ten wzór do wykonania. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał. Oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. W miarę możliwości służę pomocą. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.